ty z więźnia uciekłeś? Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kejrana. I to wszystko. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Zoltan powiedział, że zleciłaś mu jakąś robotę. Twój krasnoludzki kolega ma rękę do kamieni. To dzięki niemu mój megaskop działa. Szlif brylantu musi być bardzo precyzyjny, by odpowiednio ogniskował światło. Triss twierdzi, że Kejran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kejran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi. Kejrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczny.
go, Wilden! Udało nam się. Niezła walka. Geralt?
Nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę, ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Duży skurwiel, nie ma co. Triss miała rację. To mutacja wywołana magią. No, do roboty. Pobiorę co lepsze komponenty. Szkoda, że tak dużo się zmarnuje. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Weźmy się lepiej do pracy.
Obiecaj, Wiedźminie, że dorwiesz tych kurwich synów. Witam. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzeniem. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Nareszcie. Jak tam gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na niej Ciarana Ep Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Uszczypie w tyłek, a na piwku nie da. Bydło, psia mać i obyczajowa deklęgora. Nurtuje mnie pewne pytanie. Oj, co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Miłego dnia! Nie narozrabiaj! Nagroda może ci przypaść tylko z woli bogów.
ma, poczekaj, aż się odsłoni! Żre, chleje, a nie... Co tam u was? Dzień wołania dzieciaków w nocy. Uważaj na lewy sierpowy! I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? To w czym? No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera mnie. Nie dasz się sprowadzić. Come on.
Jakie zamiary ma Jorvet wobec Loredo i tutejszych ludzi? To wie tylko on. Wydaje mi się jednak, że nie ma pojęcia, co robić. Jest w tej okolicy, czasem urządza zasadzkę, czasem jest o nim cicho kilka dni. Ale nigdy nie zdecydował się na żaden konkretny atak. Chce zmylić czujność komendanta. Sporo na to wskazuje, ale Jorvet zawsze słynął z zajadłości. Walczył z regularnymi oddziałami wojsk, napadał na dużo większe osady. Długie odwlekanie walki nie jest do niego podobne, chyba że o czymś nie wiem. Nurtuje mnie pewne pytanie. I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? Cóż, nie zanosi się, żebym prędko wyjechał, więc zapraszam do podróży. Grzybki? Kasze? I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? To w czym może... Pozwolisz. A proszę bardzo. A broń! Robię lepszą, więc cen nie zmienię! Szkoda. Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga. No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy... K-
komendant zrobi z nimi porządek. Ah, 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 ah.